obu wymianach, czy też nie było tylu chętnych. Wiadomo, że jest inne szkolnictwo. Tak naprawdę technicznie mówiąc, to chodzi po prostu jakby o zmniejszenie liczby szkół. Właśnie. Ponieważ, no wiadomo, jeżeli w tej chwili są utworzone partnerstwa pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi, gimnazjami i niekiedy także szkołami podstawowymi po stronie polskiej i szkołami z Niemiec, no to w momencie, kiedy zostaną zlikwidowane gimnazja i wiadomo, że ta przedłużona szkoła powszechna, bo tak ma się to nazywać, będzie obejmowała wiekiem też tych uczniów, którzy do tej pory byli w gimnazjach bądź w szkołach ponadgimnazjalnych, no to w tym momencie po stronie polskiej mamy mniejszą liczbę szkół. I tu się na razie zatrzymamy. Do tego wątku wrócimy za kilka minut. W naszym studiu Aleksandra Pawłowska i Piotr Kwiatkowski rozmawiamy o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Autopromocja. Amerykańska noc wyborcza na żywo w polskim Radiu 24. So let's be stronger together, my fellow Americans. Specjalni goście, eksperci, słuchaj, komentarze, analizy i opinie. Już 8 listopada od godziny 23 do 9 rano. Do usłyszenia w radiu i do zobaczenia na stronie www.polskieradio24.pl. Autopromocja. Informacja dnia. 17.30, Piotr Topoliński. Jest porozumienie z zarządem, będą podwyżki. Każdy z pracowników radomskiej fabryki broni Łucznik otrzyma z wyrównaniem od października pensję wyższą o 200 zł brutto. Udało się podpisać porozumienie płacowe, bo Polska Grupa Zbrojeniowa zrezygnowała z części prowizji, jaką na jej rzecz płaci fabryka broni, mówi szef zakładowej Solidarności Zbigniew Cebula. Zdawałem sobie sprawę z tego, że będę potrzebował pomocy. Taką pomoc zyskałem właśnie w osobie pana prezesa Siwko, który był swego rodzaju rozjemcą, mediatorem i zobligował się do zmniejszenia tej prowizji, co stało się faktem. Dzięki temu zarząd mógł spokojnie podpisać porozumienie. Zdaniem prezesa Łucznika Adama Suligi jeszcze w tym roku strony wrócą do rozmów o pieniądzach. Pracownicy reprezentowani przez związki zawodowe chcieliby uzyskać nagrodę jednorazową na koniec roku. No oczywiście nie muszę mówić, że chcą jak największą, ale to każdy pracownik chce dostać jak najwięcej pieniędzy. To jest normalne i to jest ich dobre prawo. Obecnie w radomskiej fabryce broni Łucznik zatrudnionych jest około 500 osób. Wśród brytyjskich polityków i komentatorów trwa debata, czy orzeczenie sądu w sprawie Brexitu spowoduje rozpisanie przedterminowych wyborów. Sąd orzekł, że rząd nie ma prawa zainicjować procedury Brexitu bez wcześniejszego uzgodnienia jej z parlamentem, co przypuszczalnie musiałoby oznaczać uchwalenie ustawy. Sąd nie orzekł, w jakiej formie parlament ma wyrazić swoją wolę, ale jak się uważa, powinna to być ustawa. Jeśli tak, to procedura parlamentarna pozwoliłaby posłom, a potem lordom zgłaszać poprawki zakreślające granice rokowań z Unią, a wiadomo, że większość w obu izbach nigdy nie chciała Brexitu. Obecnie ta sama większość chce przynajmniej uratować dalszy udział w jednolitym rynku Unii Europejskiej. Tymczasem premier Theresa May wydaje się skłaniać raczej ku twardemu Brexitowi, odzyskaniu kontroli nad imigracją, nawet za cenę utraty miejsca w jednolitym rynku Unii. Ministrowie, posłowie i komentatorzy zawzięcie roztrząsają teraz, czy premier May zdecyduje się na przedterminowe wybory. Ona sama podobno ich nie chce, ale zwolennicy Brexitu liczą, że ten sam elektorat, który go przegłosował w referendum, dałby jej teraz bardziej posłuszną izbę gmin. Część sondaży wskazuje jednak, że pod wpływem trudności ekonomicznych brytyjscy wyborcy zmieniają zdanie w sprawie Brexitu. Gdyby nowa izba gmin odzwierciedlała te poglądy, nie zmieniłoby to w niczym sytuacji premier May. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Więzienie w Dębicy na Podkarpaciu otrzyma odznakę zasłużone dla miasta. Zakład karny od kilkunastu lat współpracuje z miastem. Skazani za darmo wykonują pracę na rzecz różnych instytucji. Jeden ze skazanych, pan Mariusz, od 8 miesięcy pracuje w szkole podstawowej. Pomagam tutaj w różnych pracach konserwacyjnych, porządkowe, dziedzinie i w sumie uzyskałem warunkowe czy terminowe zwolnienie. No, częściowo nie dowartościowane, zwłaszcza w placówce oświatowej. Poszły dzieci tutaj, nie każdy sadzony może tak powiem. Z pracy pana Mariusza zadowolona jest dyrektor podstawówki w Dębicy Dorota Pienkoś.
Kiedy przychodzi rano, od razu wie, co powinien zrobić. Zamiata, sprząta, pomaga konserwatorowi w różnych pracach, maluje. No naprawdę wiele różnych rzeczy wykonuje i robi to bardzo solidnie. I mamy nadzieję, że ta współpraca z zakładem karnym będzie kontynuowana w następnym roku. Uroczystość przyznania odznaki 11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 17.34 na zegarze. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. W sobotę jest 5 dzień listopada. Polskie Radio 24. A my rozmawiamy o szkole, o wymianie międzyszkolnej między Polską a Niemcami. W naszym studiu Aleksandra Pawłowska i Piotr Kwiatkowski. Polsko-niemiecka współpraca młodzieży. Raz jeszcze dzień dobry. Zatrzymaliśmy się na wątku kongresu Laboratorium Wymiany. Pierwsze takie duże spotkanie nauczycieli z Polski i z Niemiec, którzy przyjechali do Warszawy, żeby po pierwsze wymienić się doświadczeniami, po drugie, żeby ustalić jakieś plany na przyszłość i po trzecie, żeby też trochę ponarzekać. My już ponarzekaliśmy, wspomnieliśmy o problemach, jakie wiążą się z wymianą po stronie jednej i drugiej Odry. A jeśli chodzi o te koncepcje i pomysły na przyszłość, pojawiły się jakieś idee, jakby mogło to wyglądać w przyszłości? Polsko-niemiecka wymiana. Tak. Program, który zaoferowaliśmy, a raczej staraliśmy się zaoferować, był bardzo różnorodny. Chcieliśmy pokazać, że te tematy projektów mogą być bardzo różne. Zarówno mieliśmy warsztaty z wykorzystania social media w wymianie, z projektów na temat zrównoważonego rozwoju, czy też tematu uchodźców właśnie, jako temat, który pojawia się na wymianie. I myślę, że też wnioskując z rozmów, które przeprowadziliśmy z nauczycielami w kuluarach, te pomysły na nowe projekty, nowe tematy są i będą realizowane. Zobaczymy, czy będzie to też miało odbicie w następnych wnioskach, które dostaniemy na przyszły rok. Ja dodam jeszcze, że tematy nowe, owszem, ale również jeden z warsztatów dotyczył projektów związanych z narodowym socjalizmem. I to jest, tutaj trudno akurat mówić, że jest to temat nowy, ponieważ tak naprawdę ten temat pojawia się chyba od początku projektów, odkąd tylko te projekty polsko-niemieckie są realizowane. No a to oczywiście ze względu na tę trudną historię, która tutaj między Polską a Niemcami była i to gdzieś zawsze, jeśli nie bezpośrednio, to zawsze jednak ten temat pojawia się w rozmowach pomiędzy i młodymi ludźmi, i czasem też, jeżeli goście z Niemiec przyjadą i po prostu są, mieszkają w polskiej rodzinie bądź na odwrót, to rozmowy na ten temat się pojawiają. No i co się okazuje, że zainteresowanie tym tematem wcale nie jest mniejsze. Nauczyciele bardzo często sięgają właśnie do tego tematu, do narodowego socjalizmu, do II wojny światowej. Bo uważają po prostu, że młodzież też, zainteresując młodzież tym tematem, mogą uczyć się wspólnie. Polacy, Niemcy, wspólnie z historii, wspólnie uczyć się z przeszłości, po to, by te błędy przeszłości, które wydarzyły się 70 lat temu, może w przyszłości właśnie nigdy się nie powtórzyły. Chociaż to wcale nie muszą być łatwe rozmowy, jak się domyślam. Mówimy o wymianie międzyszkolnej polsko-niemieckiej. To brzmi bardzo ogólnie. Możemy na jakimś przykładzie pokazać, jak to funkcjonuje w rzeczywistości? Jak to działa? Tak naprawdę początki są zawsze trudne i połowa sukcesu to jest tak znalezienie tego partnera po drugiej stronie Odry. Ale najpierw musi być partner po drugiej stronie Odry, czy najpierw musi być pomysł i nauczyciel, który ma jakąś myśl, którą chce zrealizować z uczniami? Na pewno najpierw musi być ten jeden nauczyciel, który ma chęć, który widzi taką potrzebę i wartość takiej wymiany. Wtedy może znaleźć partnera po drugiej stronie, niezależnie od tego, czy jest Polakiem, czy Niemcem, po drugiej stronie Odry. I znaleźć partnera, który tak jak on chce stworzyć taki projekt i zrobić wymianę dla uczniów. Załóżmy w takim razie, że nauczyciel X z liceum w Radomiu ma pomysł, żeby doszło do wymiany z jakąś szkołą w Niemczech. Co dalej? Co musi zrobić?
No i właśnie, i to są te początki, ponieważ jeżeli się nie ma doświadczenia, oni muszą się spotkać, muszą się porozumieć w jakikolwiek sposób tak naprawdę, ustalić, co chcą robić, czy te ich pomysły, bo tak naprawdę to są czasem bardzo różne oczekiwania ze strony, po stronie polskiej, po stronie niemieckiej, gdzieś te ich oczekiwania muszą się spotkać po środku, wypracować jakąś wspólną strategię, potem zachęcić. Ale zaraz, potem to nastąpi. Aha. Dopiero, bo ten nauczyciel ma pomysł, wie, że chciałby do takiej wymiany doprowadzić, ale co ma zrobić? Wpisać w wyszukiwarkę licea ogólnokształcące w Niemczech i obdzwaniać po kolei wszystkie szkoły? Jak się spotkać w ogóle? Jak znaleźć tego drugiego za Odrą? Bardzo dobre pytanie. Są różne możliwości. Po pierwsze, polsko-niemiecka współpraca młodzieży na swojej stronie internetowej oferuje tak zwaną giełdę kontaktów online. Tam nauczyciel polski bądź nauczyciel ze szkoły niemieckiej po pierwsze może przeszukać różne zamieszczone ogłoszenia właśnie tych szkół z kraju sąsiada zainteresowanych na nawiązaniem partnerstwa. To jest jedna z opcji. Lub dodać właśnie własne ogłoszenie. To jest jedna rzecz, którą oferujemy. Po drugie, my, polsko-niemiecka współpraca młodzieży, około 2 razy w roku, 3 razy w roku w samej wymianie szkolnej, ponieważ jest też wymiana pozaszkolna, oferujemy seminaria kontaktowe, na które właśnie zapraszamy zainteresowane osoby z Polski i Niemiec i podczas 3-4 dni próbujemy zmeczować z tutaj, no doprowadzić do tego, żeby nawiązała się współpraca pomiędzy nauczycielami z Polski i Niemiec. Oprócz nas funkcjonują też zarówno w Polsce, jak i w Niemczech różne organizacje, instytucje, z którymi my współpracujemy i które też takie giełdy kontaktów organizują. Czyli wiemy już, jak znaleźć partnera. Pytanie tylko, co z pomysłem. To musi być pomysł, który dotyczy Polski i Niemiec? Tak, dla nas warunkiem jest, żeby w spotkaniu brali udział zarówno Polacy i Niemcy, tak aby doszło do tego spotkania i poznania się młodych ludzi. Ale sam pomysł, to czym będą się zajmowali, to również musi jakoś się wiązać z Polską i z Niemcami, czy to może być pomysł zupełnie uniwersalny? Naszą ideą jest tak naprawdę i celem głównym jest to, żeby młodzi Polacy, młodzi Niemcy spotkali się. I to, o czym będą rozmawiać, to jaki projekt będą realizowali, nie jest w żaden sposób przez nas narzucane. Tak jak powiedziałem, naszym głównym celem i jakby dążeniem jest to, żeby oni mogli się poznać, spędzić wspólnie czas i podczas takiego spotkania, podczas takiego projektu mogli wspólnie coś przeżyć, czasem także wypracować coś wspólnego. Dlatego te projekty też są bardzo różnorodne, bo czasem szkoły podczas spotkań realizują jakieś projekty o tematyce kulinarnej. Gotują, śpiewają, wypracowują potem wspólną publikację dotyczącą na przykład polskiej i niemieckiej kuchni, czy jakieś wspólne piosenki. To są projekty o charakterze teatralnym, przygotowują wspólne przedstawienia, o charakterze muzycznym. Spotykają się na przykład polski i niemiecki chór i przygotowują wspólny koncert, na ten koncert są zapraszane osoby ze społeczności lokalnej w danej miejscowości czy w danej gminie, powiecie. Mhm. Czyli temat może być uniwersalny. Wróćmy w takim razie do naszego nauczyciela X z liceum w Radomiu. Ma już pomysł, na giełdzie znalazł, czy na przykład z Państwa pomocą znalazł partnera w Niemczech, szkołę, która chciałaby z jego szkołą współpracować. Właśnie szkołą czy klasą? Szkołą. Czyli znajduje szkołę, która chciałaby współpracować z jego radomskim liceum. Mają też pomysł, na przykład, nie wiem, wystawienie zbójców Schillera w Radomiu i w jakiejś miejscowości w Niemczech. Co się dzieje później? Muszą się spotkać i porozmawiać. A dalej? A dalej zrobić projekt. Wcześniej jednak, jeżeli chcą skorzystać z naszego dofinansowania, składają do nas wniosek
które my opracowujemy i w ten sposób mogą uzyskać od nas pomoc finansową. I wygląda to później tak, że klasa z Polski jedzie do Niemiec na kilka dni i odwrotnie? Klasa niemiecka później odwiedza swoich kolegów i koleżanki w Polsce? Najczęściej tak. Najczęściej są to dwa projekty rocznie, czyli wizyta i rewizyta, czyli tak jak tutaj pan powiedział, Polacy jadą do Niemiec, Niemcy potem do Polski. Czasem są to dwa zupełnie też różne projekty, a czasem jest to kontynuacja, czyli zaczynają coś podczas powiedzmy wiosennego projektu w Polsce, nawiązują przyjaźnie, potem kolejny projekt jest planowany na przykład na jesień, już w tym drugim kraju, ale już pomiędzy wiosną a jesienią, kiedy młodzież miała okazję się poznać, okazuje się, że te kontakty już zupełnie prywatne, poza tym spotkaniem, też cały czas funkcjonują i oni, świat teraz mediów, social media i Facebook bądź maile umożliwiają im tak naprawdę w tym momencie ten kontakt codzienny. I z tego co wiemy, to faktycznie już funkcjonuje i bardzo często nawet te kontakty prywatne działają. Oni spotykają się również prywatnie, już poza w ogóle tymi zorganizowanymi spotkaniami przez szkołę. I rozumiem, że tym samym jeden z celów wymiany zostaje osiągnięty, kiedy został zadzierżnięty kontakt i on jest utrzymywany później. Także niezależnie już od tego, co dzieje się w szkole jednej czy drugiej. Tak, dokładnie tak. Zastanawiam się, komu jest łatwiej znaleźć partnera po drugiej stronie. Czy Polakom partnera w Niemczech, czy Niemcom partnera w Polsce? Stanowczo Niemcom partnera po stronie polskiej. Jest bardzo dużo polskich szkół, które chciałyby organizować wymiany, natomiast przez dłuższy czas borykają się z problemem znalezienia partnera po drugiej stronie. Wynika to z różnych przyczyn, dlatego że szkoły niemieckie mają mnóstwo różnych kontaktów i współpracują ze szkołami z różnych krajów, nie tylko w Europie. No i też niestety trzeba powiedzieć, że często docierają do nas takie sygnały, że dla szkoły niemieckiej znacznie bardziej interesującą szkołą jest na przykład szkoła w Hiszpanii niż na przykład szkoła w Polsce. Ale jak się okazuje, też bardzo często są nauczyciele, którzy twierdzą, że Polska jednak jest tym interesującym krajem, mamy wspólną historię, raz łatwą, raz trudną, ale jednak warto jest poznać właśnie tutaj tego wschodniego dla Niemców sąsiada. Jeśli dobrze rozumiem, to szkoły niemieckie funkcjonują w nieco szerszej sieci, natomiast dla polskich jednym z głównych partnerów jest właśnie rynek szkolny niemiecki. Tak, wynika to z tego, że po stronie polskiej zazwyczaj jest to nauczyciel germanista, który jako jeden z priorytetów wymiany widzi w postaci możliwości dla uczniów poprawienia języka, ćwiczenia go w trakcie takiego spotkania. Niemieccy nauczyciele skupiają się dużo bardziej na tych innych wartościach wymiany, na tym, że uczniowie stają się dzięki takim spotkaniom bardziej samodzielni, że poszerzają swoje horyzonty, że wspierane są umiejętności interpersonalne, interkulturowe. I z tego względu też decydują się na organizowanie takich spotkań. Ale trzeba przyznać, że te projekty i te oczekiwania po stronie polskich szkół też już się zmieniają, bo faktycznie kilka lat temu było tak, że tym głównym celem dla nauczycieli polskich organizujących wymianę to był ten język, szlifowanie niemieckiego, umożliwienie po prostu uczniom naszym kontaktu z tym żywym niemieckim. Natomiast już od jakichś co najmniej 5 lat widać też tę zmianę, że ale to też dlatego, że przed nami, przed naszymi uczniami, przed naszą młodzieżą ten świat też już się jakiś czas temu otworzył i te projekty muszą być po prostu inne. To nie może być tylko pojechanie do Niemiec i zwiedzanie kościoła za kościołem, muzeum i tak dalej, bo to nie jest, przestało już być interesujące dla polskiej młodzieży. Tak naprawdę mamy możliwości już nieograniczone, bo i wielokrotnie przecież i podczas wakacji czy ferii zimowych nasi uczniowie, nasza młodzież wyjeżdża i poznaje świat, więc sam wyjazd do Niemiec
i niezrobienie niczego konkretnego, brak pracy nad jakimś fajnym, w cudzysłowie, tematem, no to już nie będzie dla nich interesujące. Stąd też te projekty nabrały już i dla polskich nauczycieli, dla polskiej młodzieży zupełnie innego znaczenia. Jak długo trwają takie wyjazdy? Jak długo, ile czasu na przykład polska klasa spędza w Niemczech? To zależy od tego, jak się umówią szkoły między sobą? Tak. My dofinansowujemy projekty, które trwają co najmniej 4 dni. Natomiast średnio takie projekty trwają 5-8 te powiedzmy. Czyli sami do tego doszli, że zwiedzanie kościoła za kościołem, czy łażenie bezcelowe nie ma sensu. Najczęściej tak, choć zdarzają się też takie projekty, takie spotkania, gdzie sami do cała tego grupa, czyli mówię tutaj już o grupie mieszanej polsko-niemieckiej, wyjeżdżają zupełnie w miejsce trzecie i na przykład nocują w jakimś schronisku bądź hostelu, bądź na przykład wybierają też realizację projektu w tak zwanej placówce kształceniowej. My to tak nazywamy, ale jest to tak naprawdę taka instytucja o charakterze edukacyjnym, która też posiada swoją bazę noclegową, posiada swoją kadrę pedagogiczną, ofertę programową i tam już pracują przy wsparciu pedagogów z tejże placówki nad jakimś konkretnym tematem. Placówka kształceniowa, to brzmi dobrze. Państwo wspomnieli, że bywa, że nauczyciele nie mogą liczyć na wsparcie kolegów w pokoju nauczycielskim. Zdarza się, że nie mogą także liczyć na wsparcie dyrekcji. A jeśli chodzi o uczniów, są chętni, żeby kooperować ze szkołami w przypadku polskich uczniów, ze szkołami z Niemiec i w przypadku szkół niemieckich z szkołami polskimi? Bardzo różnie. Są nauczyciele, którzy skarżą się, że mają coraz większe problemy z pozyskaniem uczniów na wymianę, ze skompletowaniem grupy. Natomiast często, zazwyczaj jest tak, że nie ma problemów, że zazwyczaj jest więcej chętnych na taką wymianę niż jest miejsc. A jeśli się pojawiają opory, to z czego one wynikają? Czasem są to, tak naprawdę są to różne kwestie, które przemawiają za tym. Czasem jest to po prostu brak zainteresowania, to jest też to, o czym wcześniej powiedziałem, że wyjazd do Niemiec niekoniecznie musi być interesujący już dla polskiego 17-latka. Czasem jest to też kwestia finansowa, no bo wiadomo, że polsko-niemiecka współpraca młodzieży dofinansowuje takie projekty, niemniej jednak jakiś wkład własny, wkład finansowy musi być poniesiony przez rodzinę. No i powiedzmy sobie szczerze, nie każdą rodzinę na to stać, żeby dopłacić 100 zł, 50 zł, czasem 200 zł do tego, żeby taki projekt zrealizować. Czasem są to takie względy, nie chcę opuścić szkoły. Nie chcę opuścić zajęć lekcyjnych, ponieważ jest dla mnie ważne, żeby przygotować się do matury. Brzmi dziwnie, a jednak faktycznie młodzież też tak do tego podchodzi. Przykłada się do nauki po prostu. Przykłada się do nauki, tak, zgadza się. Ale no właśnie tutaj paradoksalnie należałoby powiedzieć, że udział w takiej wymianie to też jest niesamowita edukacja, tylko edukacja może nie ta w ławce, nie wprost, tylko jest to ta edukacja pozaformalna, ponieważ podczas takiego projektu każdy tak naprawdę uczestnik nabywa mnóstwo innych kompetencji. On może się wtedy nie uczy matematyki, natomiast to są kompetencje międzykulturowe, to jest umiejętność współpracy w grupie, w teamie i to, co ważne, w teamie już nie tylko polskim, czy tylko niemieckim, ale w teamie międzynarodowym, co tak jak zresztą podkreślają często i uczestnicy tych wymian i potem nauczyciele, jest to nie bez znaczenia na obecnym rynku pracy, bo się okazuje, że taki udział w wymianie przynosi mnóstwo korzyści, a niektórzy nawet absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mówiąc, że brali udział w wymianie, znacznie łatwiej było im się potem odnaleźć gdzieś na rynku pracy czy w jakiejś tam międzynarodowej firmie, gdzie musieli współpracować właśnie z ludźmi z innych krajów. A wydawałoby się, że to tylko kilka dni. Państwo brali udział w wymianie? Pani Olu? Tak. Ja w liceum miałam okazję wyjechać do Hamburga i muszę powiedzieć, że
Był to wyjazd, który niewątpliwie miał wpływ na moje późniejsze decyzje o pójściu na studia i dzięki temu też teraz jestem tutaj, gdzie jestem. Czyli ten wyjazd panią odmienił jednak, nabrała pani kompetencji interkulturowych? Myślę, że tak. A pan, panie Piotrze? Pan również brałem udział w wymianie. Tylko to było znacznie wcześniej niż Ola, ponieważ trochę starszy jestem od Oli. I faktycznie te projekty też inaczej wyglądały. Natomiast ten czas wspominam bardzo pozytywnie. I to tak naprawdę brałem udział zarówno w wymianie szkolnej, ponieważ moje liceum miało współpracę z gimnazjum pod Kolonią, z miejscowości pod Kolonią, ale też brałem udział w wymianie między drużynami harcerskimi. Więc mogłem tutaj zupełnie też z dwóch stron, jakby właśnie z punktu widzenia ucznia, ale też z punktu widzenia harcerza poznać taki projekt. A istnieje wymiana drużyn harcerskich, polsko-niemiecka? Oczywiście. Jak to funkcjonuje? To jeszcze dwa słowa o tym przedsięwzięciu, poproszę. To tak jak też wcześniej powiedziałem, bo tutaj głównie skupiliśmy się na wymianie szkolnej, natomiast jest mnóstwo partnerstw pomiędzy instytucjami pozaszkolnymi. To są domy kultury, to są właśnie drużyny harcerskie, to są różne instytucje o charakterze właśnie kulturalnym, ale to są także domy dziecka, OHP w Postronie Polskiej. I oni również wprowadzą, mają nawiązaną współpracę, realizują te projekty, spotykają się podczas, na przykład drużyny harcerskie mają wspólne spotkania, wspólne projekty podczas wakacji, gdzie podczas wspólnego obozu też realizują jakieś wspólne przedsięwzięcia. Czy tu pomysł działa tak samo? Najpierw jest potrzebna idea, później szukamy na giełdzie partnera. Jak już się znalazł partner, spotykamy się z partnerem, czy to polskim, czy niemieckim, dogadujemy szczegóły i współpracujemy? Dokładnie tak. Tak, tak to wygląda najczęściej i my też jakby staramy się wspierać te kontakty między polskimi, niemieckimi instytucjami, tymi pozaszkolnymi. 25 lat współpracy polsko-niemieckiej, między innymi także w ramach wymiany szkolnej i pozaszkolnej, to jest kawał czasu. Czy słyszeli Państwo o jakichś polsko-niemieckich małżeństwach, które pojawiły się w ramach współpracy polsko-niemieckiej? Na pewno takie są. Ja myślę, że nawet daleko nie musimy szukać, dlatego że już w tej chwili nie pracuje z nami nasz kolega Paweł, ale przez długi czas w biurze poczdamskim pracował Paweł, który poznał swoją żonę, Niemkę, właśnie podczas wymiany. Ale to jest jeden przykład, bo jest mnóstwo takich, można by było pewnie mnóstwo takich par wymienić, które poznały się podczas projektu wymiany. Okazało się, że to była ta miłość od pierwszego wejrzenia. To umówmy się, że poplotkujemy już poza anteną. Tak jest. Aleksandra Pawłowska, Piotrek i Piotr Kwiatkowski. Polsko-niemiecka współpraca młodzieży. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Reklama. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Smartfon LG X-Screen z 5-calowym wyświetlaczem i aparatem 13 megapikseli już za 749 zł. MediaMarkt.pl. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla wyśmienite polskie warzywa aż do 70% taniej. Aż do 70% taniej. A słodkie polskie czerwone jabłka Jonabrins jedynie 6,99 aż za 2,5 kg. Regulamin na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma.
Agencja Muzyczna Polskiego Radia i House of Music zapraszają na koncert Janusz Strobel and Sinfonia Viva Ślad, uświetniający premierę płyty oraz obchody 50-lecia pracy artystycznej. Już 16 listopada o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wykonawcy Janusz Strobel, Paweł Pańta, Luis Ribeiro oraz Orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. You can try, but never stop me. Volvo is coming. Idzie zima, a z nią modele Volvo dostępne od ręki. Odbierz już dziś i zyskaj 35 500 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Polska kuchnia jest taka jak my. Czasem ma ochotę na domową kiełbasę, a czasem zwykłą kaszę podaje z pomarańczami. Polska kuchnia zmienia się z każdym pokoleniem. A dzięki tej książce będziemy pamiętać, jaka była polska kuchnia naszych czasów. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Kuchnia Polska Karola Okrasy i jego wyjątkowych gości. Z ilustracjami Andrzeja Pąkowskiego. Regulamin akcji w sklepach i na www.lidl.pl. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Rozpruwacz kulturalny to program, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi zaglądać będę pod podszewkę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Poprzez kino, teatr, muzykę, książki i sztukę przebijemy się do najważniejszych spraw dzisiejszego świata. Rozpruwacz kulturalny. Zapraszam w każdą sobotę o 18.15. Kuba Moroz. Autopromocja. Jest 18. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Jest porozumienie z zarządem. Będą podwyżki dla pracowników radomskiej fabryki broni Łucznik. Środowiska narodowe protestowały w Warszawie przeciwko międzynarodowym korporacjom i usuwaniu internetowych profili narodowców. Kandydaci w amerykańskich wyborach prezydenckich mobilizują swoich wyborców do udziału w głosowaniu. Ewa Worobiec, zapraszam. Jest porozumienie z zarządem, będą podwyżki. Każdy z pracowników radomskiej fabryki broni Łucznik otrzyma z wyrównaniem od 1 października pensję wyższą o 200 zł brutto. Dotąd średnie wynagrodzenie w firmie wynosiło 4100 zł. Negocjacje i rozmowy trwały miesiąc. Zniecierpliwieni związkowcy byli gotowi przystąpić do strajku. Ostatecznie udało się podpisać porozumienie płacowe, bo Polska Grupa Zbrojeniowa zrezygnowała z części prowizji od sprzedaży, jaką na jej rzecz płaci fabryka broni. Mimo to, jak tłumaczy szef zakładowej Solidarności Zbigniew Cebula, trudno mówić o satysfakcji. Oczekiwania z przemyślanym żądaniem 300 zł brutto, a wiemy, że życie drożeje, byłoby korzystniejsze dla każdego z pracowników. Zarząd Łucznika chciałby tylko wyróżniający się pracownicy mogli liczyć na wzrost płac. Stało się inaczej, przypomina prezes firmy Adam Suliga. Każdy pracownik dostanie 200 zł brutto podwyżki za 3 ostatnie miesiące bieżącego roku. No oczywiście ta podwyżka już jest podwyżką stałą. Nie jest tylko na ten rok, ale już na zawsze. Obecnie w radomskiej fabryce broni Łucznik zatrudnionych jest około 500 osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Przeciwko międzynarodowym korporacjom i usuwaniu internetowych profili narodowców protestowały środowiska narodowe w Warszawie. Przed polskim biurem Facebooka zgromadziło się ponad 100 osób, którym nie podoba się polityka tego portalu społecznościowego wobec osób prezentujących prawicowe poglądy. Wśród pikietujących byli posłowie Kukiz 15, liderzy Ruchu Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej i organizatorzy Marszu Niepodległości. Zdaniem posła Roberta Winnickiego, prezesa Ruchu Narodowego, Facebook wprowadza cenzurę ideologiczną i łamie polskie prawo. Jesteśmy dzisiaj tutaj dlatego, że Facebook jako globalna korporacja nie chce respektować polskiego prawa. Że Facebook, korzystając ze swojej przewagi monopolisty, tak naprawdę w określonym segmencie rynku mediów społecznościowych, wprowadza rzeczywistą cenzurę ideologiczną pod hasłem, bałamutnym hasłem walki z mową nienawiści.
Według Roberta Winnickiego ten portal społecznościowy jest środkiem przekazu i powinny obowiązywać go przepisy dotyczące mediów. Facebook łamie polską konstytucję dotyczącą wolności słowa, łamie polskie przepisy dotyczące prawa prasowego. Jest oczywiście medium nowego typu. Jeśli 11 milionów Polaków codziennie wchodzi na Facebooka, przy kilkunastu milionach kont użytkowników, jeśli 80% z tych 11 milionów ludzi czerpie podstawowe informacje, swoją podstawową wiedzę o świecie z Facebooka, to oczywiście Facebook jest jednym z najpotężniejszych mediów w Polsce. Czy jest tak zdefiniowane, czy nie jest tak? Protesty wywołało w tym tygodniu właśnie zablokowanie Facebooka. Co to ma do rzeczy? Ma być porządek. Co to ma do rzeczy? Kilku posłów, liderów ruchu narodowego. Przedstawiciele Facebooka zapowiedzieli, że podejmą rozmowy z protestującymi, a profile Marszu Niepodległości odblokowano. Tłumaczono, że powodem blokady było pojawienie się nacjonalistycznego symbolu falangi na plakatach tegorocznego Marszu Niepodległości, co miało być sprzeczne z regulaminem portalu. Narodowcy uważają, że mogą się posługiwać w internecie symbolami, które nie są zabronione przez polskie prawo. Kandydaci w amerykańskich wyborach prezydenckich mobilizują swoich wyborców do udziału w głosowaniu. Na pomoc Hillary Clinton przyszło wielu celebrytów i piosenkarzy. Donald Trump zaplanował na najbliższe 3 dni aż 12 wieców wyborczych, na których gromadzi tysiące zwolenników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Hillary Clinton ma trudności z gromadzeniem dużych tłumów. Kandydatka demokratów korzysta więc z pomocy prezydenta Obamy i jego żony Michelle oraz piosenkarzy. Wczoraj na wiecu Clinton w Ohio pojawili się Beyoncé oraz Jay-Z. Ich obecność miała zachęcić młodych Afroamerykanów do udziału w głosowaniu. Donald Trump nie korzysta ze wsparcia artystów. Wczoraj sam bez problemu zapełnił 10-tysięczną halę sportową w Hershey w Pensylwanii. On jest zwykłym człowiekiem, jest jednym z nas, mimo że jest miliarderem. Clinton się ludziom teraz mniej podoba, bo... Potrzebujemy zmiany. Choć przewaga w sondażach Hillary Clinton nad Donaldem Trumpem zmalała w ostatnich dniach, stan oskarżenia postawi, że nie wierzyli majątek żydowski. To jakaś Żydówa. Niepotrzebnie to robi, bo przecież w Polsce jest co jest. Ludzie wybrali rząd taki, jaki wybrali. Jest co kręcić. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ja i z tym Facebookiem też się zdradziłem. Prognoza pogody. Tego się boją okresami opady deszczu na tego się boją. Dlaczego? Dlaczego się boją? Na północy i południowym wschodzie opady o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość deszczu do 15 mm. Temperatura minimalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 na zachodzie, południu i nad morzem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Nie ma co płakać nad pękniętym ekranem. Kupując w MediaMarkt nowy smartfon lub tablet, pamiętaj o usłudze montażu folii lub szyby ochronnej, bo zamiast płakać po szkodzie, lepiej chronić zawczasu. MediaMarkt.pl. Czwórka zdrowa, piątka ok, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje. Pytaj o gripowite w swojej aptece. To była reklama. A to jest Polskie Radio 24. Sobota, 5 dzień listopada, na zegarze 18:07. Jakub Kukla, witam i zapraszam jeszcze do godziny 20. Polskie Radio 24.
Rozprówacz kulturalny w osobie Jakuba Moroza, kwadrans po godzinie 18, a na początek protest. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości protestowało dziś pod siedzibą Facebooka w Warszawie. Uczestnicy demonstrowali przeciwko blokowaniu profilów społecznościowych, m.in. Ruchu Narodowego, ONR-u czy Młodzieży Wszechpolskiej. Kilka dni temu narodowcy informowali o tym, że administratorzy Facebooka usunęli profile tych organizacji. Przedstawiciele serwisu społecznościowego argumentowali, że zapowiadając Marsz Niepodległości w Warszawie używano mowy nienawiści. O tym, w jaki sposób wielkie korporacje mogą wpływać na ograniczanie dostępności niektórych treści w internecie, mówił w Polskim Radiu 24 Piotr Arak, analityk internetu. Rozmawiał z nim Krzysztof Szybowski. Myślę, że nie będziemy rozmawiać o wymiarze politycznym tych decyzji, tego zamieszania w tym wszystkim. Tak naprawdę być może ciekawsze jest zupełnie co innego. To znaczy to, na ile we współczesnym świecie pewnymi treściami, które są w internecie, można po prostu manipulować. Albo do takich treści ograniczając twórcami jakiegoś nowego prawa, umożliwiając w ogóle dostęp do tego prawa, typu rzeczy, zakonu. Albo na przykład w sprytny sposób wpływając na to, jakie nie treści do nas docierają, a jakie niekoniecznie. Było. Ja bym nie powiedział, u samego podłoża internetu jest jego neutralność. To znaczy to, że każdy tak naprawdę powinien mieć możliwość dostępu do internetu i każdy usługodawca dostępu do internetu, niekoniecznie usług, które są już w samej sieci, zakłada, że one będzie neutralne światopoglądowo. To znaczy, że każdy będzie miał prawo do dostępu, nawet organizacja przestępcza i każdemu można by będzie podłączyć ten internet. I to jest to, że nie cenzurujemy momentu podłączenia. Natomiast inną kwestią są usługodawcy, którzy już są trochę z tego wyjęci. Czyli na przykład, jeżeli będziemy chcieli zarejestrować jakąś domenę, no to już jest inne ciało, które umożliwia nam zarejestrowanie danej domeny. Inaczej jest, kiedy mamy jakiś serwis i usługę prywatną, taką jak forum, czy nowoczesną jego formę, jak media społecznościowe, czyli Twitter, Facebook, a nawet jak wyszukiwarka, która już jest czymś wewnątrz jakby samej sieci, już powyżej tej neutralności, czy dalej niż ta neutralność samego dostępu do internetu. No i wtedy są tak naprawdę regulaminy wewnętrzne. Akty niskiego rzędu, jeżeli chodzi o wagę, ale ważne, bo wszyscy korzystają z serwisu. No i w tym momencie, kiedy my jesteśmy użytkownikami, świadomie lub nieświadomie, bo zarejestrowanie albo niezarejestrowanie, na przykład na wyszukiwarki Google, no to akceptujemy regulamin, którym ona się posługuje. Choć chyba potem bardzo często o tym zapominamy, że na coś musieliśmy się zgodzić, przystępując na przykład do czegoś takiego jak Facebook czy inne portale tego typu. No dokładnie, jest cały bardzo skrupulatnie opisany regulamin, którym są poruszone kwestie tego, co będzie moderowane. Jakie treści będą częściowo cenzurowane, tak? No bo moderator jest cenzorem w takim wypadku, który ogranicza dostęp. Na przykład też nie wszystkie usługi mogą być reklamowane. Tak? W Google nie ma chwilówek. To jest decyzja tego usługodawcy, że on akurat tego typu produktów nie chce mieć u siebie. Tak samo jest w przypadku Facebooka. On nie wszystkich usługodawców, reklamodawców może przyjmować. Nie wszyscy mogą mieć stronę internetową na Facebooku. Na przykład regulamin mówi o tym, że organizacja przestępcza nie może założyć swojej strony na Facebooku, którą będziemy mogli polajkować. No, to jest lekko absurdalne, bo trudno sobie wyobrazić, że organizacja przestępcza będzie robić oficjalną stronę swojej organizacji na Facebooku. No tak, jasne. Tylko no, to jest jakby przykład, który oni podają. Natomiast no, to też jest związane, nie wiem, z treściami pornograficznymi, które są niedopuszczone w serwisie i są dokładnie określone i opisane, w jaki sposób i co może być usuwane. Tu dochodzi do bardzo ciekawych sytuacji, bo być może to jest jakiś wycinek, być może to są tak zwane wypadki przy pracy, ale pojawiają się na przykład informacje mówiące o tym, że premier Norwegii został zablokowany, ponieważ zamieścił słynne zdjęcie z czasów wojny w Wietnamie, jedno z najsłynniejszych zdjęć wojennych, gdzie w pierwszym planie jest naga dziewczynka. To zostało potraktowane jako jako zdjęcie, które podlega pod te paragrafy, które zakazują reklamowania, pokazywania pornografii. No, mówimy o dziele sztuki tak naprawdę. Okazuje się, że problemy są z niektórymi obrazami wielkich mistrzów malarstwa, a jednocześnie nie oszukujmy się. Na wielu stronach, podstronach, które sobie obserwujemy, które nam przeskakują na Facebooku, możemy znaleźć miejsca, które, no, zdjęcia, które, no, powiedzieć, że ocierają się o pornografię, to nic nie powiedzieć. Tak, znaczy jest to związane z dwoma problemami. Z jednej strony jest to, kto i kiedy dokonuje moderacji treści, czyli usuwania cenzury
tego, co jest sprzeczne z regulaminem wewnętrznym firmy, kiedy w momencie, w którym się na zgodziliśmy. No i to jest to, czy treść jest zgłaszana jako ta, która narusza regulamin. W przypadku każdej z tych usług jest ten element społecznościowy, to znaczy jeżeli coś obraża nasze odczucia, poglądy, właśnie te, które są wymienione w regulaminie jako te, które mogą być naruszone, nie wiem, prawo do równości, obraża, nie wiem, osoby niepełnosprawne na przykład, czy płeć, którą mamy, no to w tym momencie ta treść może być zmoderowana, tak? To znaczy, że jakaś osoba, niekoniecznie w Polsce, ja nawet nie wiem, w którym miejscu, gdzie się znajdują fizycznie ci administratorzy, którzy przeglądają te różne zgłoszenia, częściowo też pewnie to jest jakoś z automatu generowane, no moderują i usuwają. Ale to jest w takim razie metoda lekko absurdalna, bo jeżeli robi to za nas maszyna, no to już jak gdyby możemy mieć wątpliwości co do tego, czy maszyna jest w stanie pewne niuanse wychwycić. Ale zostawmy maszyny. Zostawmy systemy jakieś, które to obliczają, sprawdzają, porównują i tak dalej. Jeżeli nawet robią to żywi ludzie, oni sobie siedzą gdzieś, załóżmy w Indiach, w Wietnamie, w Portugalii, nieważne gdzie, no to możemy też mieć wątpliwości, czy ci ludzie będą w stanie wychwycić pewne niuanse, na przykład związane z polską historią czy z polską kulturą i ze znaczeniem pewnych symboli i z tym, jak te symbole powinny być rozumiane i odczytywane. No ale to zawsze będzie metoda prób i błędów, no w momencie, w którym dochodzi do czegoś takiego. No, mówimy o narzędziu, z którego korzystają setki milionów ludzi, a tak naprawdę o miliardach, raczej już nawet nie znam, no o terabajtach po prostu danych, które są przesyłane między użytkownikami praktycznie codziennie i po prostu trudno wyobrazić sobie, żeby to wszystko raz mogło być wykonane przez człowieka, dwa, aby to było w pełni efektywne i tak, żeby nie dało się urazić czyichś uczuć, ograniczając urażanie uczuć ogółu, tak? No bo to jest jakaś funkcja utylitarna tego regulaminu. No drugą, jakby moim zdaniem, ciekawą kwestią jest to, na ile usługodawca taki jest podatny, czy jest, można mu jakieś nakazy z zewnątrz przekazywać, no bo prawo do wolności wypowiedzi gwarantowane na przykład konwencją ONZ-owską, czy też prawem unijnym tak naprawdę, nie wiem, konwencjami Rady Europy, no to są wszystko akty prawne wiążące państwa, nie firmy. Czyli w momencie, w którym ja przychodzę do jakiegoś... znaczy ja nie mogę na płocie swojego sąsiada wieszać ogłoszeń jakichś, prawda? Muszę uzyskać jego zgodę. A on może, nie wiem, regulamin stworzyć dotyczący tego, co ja mogę na jego płocie wieszać. To jest mniej więcej trochę ta sama kwestia, tylko że przenosimy ją do internetu. Jest jakiś usługodawca, który ma wielką deskę, tablicę z ogłoszeniami i on może trochę decydować o tym, co my tam mamy, a czego my nie mamy. I on czasem może podjąć dobrą decyzję, w sensie nie urażając większości osób, że na przykład słusznie coś usuwa, że coś nie powinno się znajdować, bo jakieś wartości, które on wyznaje, czy też ogółem wartości prawne związane z jego osobą, jego firmą są z tym związane, albo no podjąć błędną decyzję i to, że coś, co urazi innych przez to, że zostanie usunięte, jak mieliśmy w przypadku tych stron polskich. Z Piotrem Arakiem rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Na zegarze minęła 18:15, czas na kulturę. W Polskim Radiu 24. Rozpruwacz kulturalny. Dzień dobry Państwu, Jakub Moroz, witam w kolejnym rozpruwaczu kulturalnym. A dzisiaj porozmawiamy w związku z setną rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza o twórczości tego pisarza, twórczości paradoksalnej, niejednoznacznej. Jak postaram się Państwa, mam nadzieję, z moimi gośćmi przekonać, także obfitującej w niespodzianki. Witam pana profesora Ryszarda Koziołka, literaturoznawcę z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Czekamy także na połączenie z drugim gościem, będzie nim pan profesor Krzysztof Keller, ale na razie państwo tego nie widzą, nie widzi tego też pan profesor, który znajduje się w studio w Katowicach. Mam przed sobą tom Sienkiewicz dzisiaj. To zbiór tekstów o twórczości naszego noblisty, wydany przez Narodowe Centrum Kultury właśnie w związku z tym jubileuszowym rokiem. Miałem okazję sięgnąć do niego w związku z pewnym spotkaniem, które miałem także zaszczyt poprowadzić na targach książki w Krakowie.
To spotkanie, w którym brał udział między innymi pan profesor. Mówię o tym wszystkim dlatego, że ten tom jest rzeczą niezwykle zastanawiającą i zdumiewającą nawet. Znajdują się tam wątki poświęcone takim aspektom twórczości pisarza, o których z pewnością większość publiczności czytającej nawet w naszym kraju nie miała pojęcia. Myślę, że wiele rzeczy także ogółem, można tak powiedzieć, nieznanych polskiej inteligencji. Zacznijmy więc może od tego, dlaczego tak jest. Jaki jest obraz pisarza w potocznej świadomości czytelniczej? Czy nie jest tak paradoksalnie, że Sienkiewicz jest autorem bardzo znanym, wpisanym w kanon lektur szkolnych, a jednocześnie jakoś w ogromnej mierze jednak zapomnianym, panie profesorze? No, dałby Bóg, żeby każdy polski pisarz był tak pamiętany jak Sienkiewicz. Mówię o intensywnej obecności Sienkiewicza w świadomości publiczności czytającej, ale nawet tej nie czytającej, tylko po prostu uczestniczącej w kulturze. Zacznijmy jednak od odwrócenia tego pytania, który już zawiera sobie tezę, że Sienkiewicza zapomnieliśmy. On jest obecny. On oczywiście nie jest obecny tak, jak byśmy chcieli, zwłaszcza ci, którzy Sienkiewiczem się zajmują, badają go, czytają go w kółko. No to też niewystarczające. Ale z całą pewnością Sienkiewicz jest jedynym pisarzem klasycznym, który jest trwale od ponad 100 lat obecny w polskiej kulturze na rozmaite sposoby. A jaka to obecność? Tak? Do naszej rozmowy dołączył pan profesor Krzysztof Keller, literaturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponadto poeta, eseista, znawca kultury sarmackiej. No właśnie, ten najbardziej znany Sienkiewicz to chyba właśnie Sienkiewicz, który podąża kresowym stepem, mierzy się z zagrożeniami pierwszej Rzeczpospolitej, tylko czy to nie jest obecność, która jest zarazem dla tego pisarza pułapką, dlatego że ogranicza spojrzenie czytelnicze do pewnego wąskiego w gruncie rzeczy wycinka rzeczywistości opisanej na kartach powieści, także listów, innych form literackich naszego napisu. Na pewno Sienkiewicz najmocniej jest obecny jako autor trylogii, to jest samo przez się zrozumiałe, to jest w dalszym ciągu bestseller polski wszechczasów, ale równocześnie czy równolegle jest Sienkiewicz jako autor Quo Vadis, która to książka zrobiła z niego pisarza światowego w dosłownym tego słowa znaczeniu. I w dalszym ciągu, jeśli badać obecność i osadzenie Sienkiewicza, ale w ogóle literatury polskiej w kulturze światowej, to Quo Vadis jest jedną z niewielu rzeczy, która do tej powszechnej świadomości kulturalnej świata należy. Więc jeśli badać samą taką, można powiedzieć, statystyczną obecność Sienkiewicza, to są te dwie rzeczy. My oczywiście chcielibyśmy, żeby Sienkiewicz był obecny trwale i ciekawie i wyraźnie. To jest poprzez dialog z Sienkiewiczem, poprzez to, w jaki sposób publiczność czytająca, czy artyści, którzy się z Sienkiewiczem mierzą. Ale ona myślała, że ona będzie ze mną konkurowała, tak jak ja. Ale także przetworzenia i adaptacje teatralne, czy rozmaite nawiązania inne, które też istnieją. Myślę tutaj o całej sferze popkultury, od komiksu, przez gry oparte na sienkiewiczowskich scenariuszach powieściowych, przez sferę reklamy, skrzydlatych słów. Ten Sienkiewicz jest w tym powietrzu kulturalnym, którym oddychamy. Natomiast z całą pewnością należy do niego wracać, czytać go i rozmawiać, bo tylko wtedy możemy zobaczyć Sienkiewicza paradoksalnego, ciekawego, zagadkowego i zmuszającego, czy skłaniającego, czy pozwalającego myśleć o polskiej historii, o polskim społeczeństwie, o polskiej polityce, o tym, do czego kultura ma nam być dzisiaj potrzebna. Panie profesorze, zwracam się do pana Krzysztofa Kellera. Jak zdaniem pana wygląda ta obecność Sienkiewicza w naszej świadomości zbiorowej dzisiaj? No, to jest kwestia chyba niełatwa, dlatego że wydaje mi się, że Sienkiewiczem trochę jest tak, że on w pewnym generacji, w pewnym pokoleniu był niezwykle istotnym autorem tworzącym pewien mit czy topos, archetyp postępowania. I on był istotnym pisarzem, jeżeli chodzi o tworzenie tego mitu waleczności, rycerskości. Jak się patrzy na te kwestie pseudonimów używanych przez żołnierzy podziemia w czasie II wojny światowej, to oczywiste staje się, że to jest pewien rodzaj patriotycznego wykształcenia czy formacji. Natomiast dzisiaj faktycznie wydaje mi się, że jest Sienkiewicz
w tej swojej formie trochę nie tyle nieobecny, co trochę niepasujący. I w związku z tym wydaje mi się, że to, co słyszę, panowie mówią o tym, że Sienkiewicza się też jeszcze jakby na innych polach zaczyna odkrywać, czy w innych miejscach, jako kontekst naprawdę wydaje mi się, że bardzo głęboki powieści, którą można nazwać powieścią kerygmatyczną, mówi o Quo Vadis, który jest idealnym pomysłem na to, w jaki sposób napisać popularną powieść chrześcijańską, taką popularną, w sensie docierającą do szerokiej rzeszy odbiorców. To jest to, co jest, wydaje mi się, szansą dla otwierania Sienkiewicza. No i pozostałe rzeczy, takie jak oczywiście kwestia już niekoniecznie kwestia tych tekstów sarmackich czy postsarmackich, ale tych obyczajowych, czy takich opisujących rzeczywistość XIX wieku, czy przełomu XIX i XX wieku. To jest ten Sienkiewicz, który absolutnie domaga się mówienia czy odkrywania. Bo podejrzewam, że ta formacja kulturowa kierowana przez trylogię trochę dzisiaj jest nie współczesną formacją kulturową. Tak bym to widział. A czy tutaj jednak, kiedy spojrzymy na samą tę wspomnianą trylogię, na rzeczywistość pierwszej Rzeczpospolitej, tak zwanych kresów szeroko pojętych pierwszej Rzeczpospolitej, czy trochę ekranizacje powieści Sienkiewicza, te autorstwa Jerzego Hoffmana, nie uczyniły mu pewnej krzywdy? No bo z jednej strony, zwłaszcza dwie pierwsze realizacje, Pan Wołodyjowski, Potop, komentowane są jako dzieła filmowe bardzo udane, właściwie władające rzeczywistością zbiorową Polaków. Także w sensie realizacyjnym mówi się o nich, że no, takiego kina dzisiaj by już chyba nie zrobiono. Polski by było zwyczajnie na to nie stać. Wtedy jakoś, mimo tych trudnych warunków, można sobie było na to pozwolić, ale jednocześnie wiemy, że każda taka adaptacja jest rodzajem uproszczenia. W związku z tym, czy nie kryje się w tym pewna pułapka, to, że znamy Sienkiewicza głównie jednak z filmów? No, jeżeli to dalej jest pytanie do mnie, to ja chętnie na nie odpowiem, dlatego że absolutnie tak, wiecie państwo, mało który z polskich pisarzy jest autorem scenariuszy hollywoodzkich gotowych. Już. Tam niewiele trzeba robić z tym całym sztafarzem narracyjnym. Wydaje mi się, że to jest ogromna siła Sienkiewicza, absolutnie jako prozaika, że tak naprawdę nie da się tak na dobrą sprawę, nawet jak się filmuje Sienkiewicza, jakby uciec od tego, co jest tam napisane, od schematu fabularnego i od pewnego rodzaju takiej wyraźnej obecności postaci. Te postacie naprawdę są stworzone w sposób, jak mało który pisarz w Polsce potrafi robić. I teraz, jak patrzę na te ekranizacje faktycznie pana Wołodyjowskiego, czy potem Potopu, no to widać bardzo wyraźną przewagę, moim zdaniem, tekstu nad obrazem. Obraz idzie za tekstem, dlatego że Zagłoba być może jest Sienkiewiczowski, a być może nie, to można się godzinami spierać na ten temat w filmach Hoffmana, natomiast czy pan Michał, czy Kmicic, natomiast wydaje mi się, że nie widzę zagrożenia, natomiast gorzej jest w przypadku Ogniem i Mieczem, tutaj, które jest moim przekonaniem najsłabszą z tych powieści, no, ale dajmy ten pokój. Natomiast w tej sytuacji Ogniem i Mieczem to trochę wyszło tak filmowo, że jest jakoś dziwnie Sienkiewicz został tam ukomiksowany. Przepraszam, mam takie wrażenie, że film Ogniem i Mieczem, ten już ostatni z dzieł Hoffmana, jest takim rodzajem landrynkowego troszkę komiksu. Zresztą nie wyszło. Może faktycznie krzywdę zrobiono Sienkiewiczowi. Natomiast te dwie pierwsze, o których mówiliśmy, to nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta zawłaszczenie wyobraźni przez film w stosunku do Sienkiewicza, to nie, tam jakoś nie umiem znaleźć wielu problemów, czy wielu kwestii, że mógłbym się jako czytelnik Sienkiewicza doczepić. W przypadku ostatniej ekranizacji absolutnie już tak. Jak pan profesor Ryszard Koziołek patrzy na te kwestie? No, zdecydowanie się zgadzam. Znaczy, Sienkiewicza trzeba odebrać kinu, odebrać go Hoffmanowi, dlatego, nie tylko dlatego, że Hoffman w specyficzny sposób opowiada Sienkiewicza, zgodnie ze swoim poglądem na te powieści, ale także dlatego, że w przypadku historii kino niestety ma ten mankament, że koncentruje naszą uwagę na zewnętrzności.
czyli przede wszystkim na kolorycie historycznym, na tym, jak ten świat wygląda, jak jest inny od naszego, jak on budzi nasze zainteresowanie swoją egzotyką stroju, obyczaju, języka, gestu, to wszystko, co jest inne, co oczywiście nas przyciąga. Ale mankamentem tego, że my przestajemy się zastanawiać, o co tam właściwie chodzi, co ci ludzie myślą, jak działają, jakie są ich motywacje, jaki jest rzeczywiście przebieg tej historii, nie tyle przedstawionych w wojnach, bitwach i pogoniach, tylko w procesach o wiele poważniejszych i głębszych, a to jest u Sienkiewicza. I teraz ja uważam, że zarówno Potop, jak i Ogniem i Mieczem, może nawet paradoksalnie mniej Wołodyjowski, też problematyka islamu zdaje się nadawać znowu temu, tej powieści jakąś aktualność, są dzisiaj do czytania. Co uważam za kluczowy problem Potopu, który dzisiaj odżywa bardzo wyraźnie? Mianowicie Sienkiewicz w wspaniały sposób przedstawił pewien problem polityczny ludzi pokroju Kmicica i jego bandy w pierwszych rozdziałach Potopu. Mianowicie ludzi luźnych, którzy radykalizują wolność i indywidualizują ją na granicy anarchii. I Sienkiewicz zadaje sobie pytanie, w jaki sposób takich ludzi przerobić na obywateli, na ludzi pożytecznych dla instytucji państwa, prawa, oczywiście przede wszystkim w sytuacji zagrożenia wojennego, ale to jest problem szerszy, z którym my się dzisiaj bardzo borykamy. To znaczy, jak poradzić sobie z wolnością, która jest indywidualizowana, interioryzowana i jest pojmowana bardzo egocentrycznie jako moja wolność przede wszystkim. I ten proces przeprowadzenia bohaterów przez ten...